fantastyczna dla mnie przygoda, praca. Dostałem szansę od działaczy. I szkoda, że po trzech kolejkach w trzecim sezonie muszę się żegnać, ale tu muszę uszanować. Taka jest decyzja prezesa, dyrektora. I życie się toczy dalej. Mi pozostaje tylko życzyć Koronie samych sukcesów, chłopakom zwycięstwa w najbliższym meczu i w następnych, no i żeby każdy się liczył z Koroną, tak jak myślę, jest teraz, bo na to zapracowaliśmy, że Korona może wygrać z każdym i żeby wygrywała większość spotkań, tego bym życzył Koronie i na pewno będę trzymał kciuki za Koronę, bo tu, tak jak wspomniałem, jest kawałek mojego serca, to zostawiłem, no jeszcze może nie zostawiłem, ale pewno zostawię przyjaznych mi ludzi, wspaniałych kibiców, wspaniałą szatnię, sympatyków Korony i na pewno będę odwiedzał Kielce, a może jeszcze przez rok będę mieszkał, bo tu mam dzieci, które chodzą do szkoły, mam żonę, która ma pracę i może w życiu tak być, że jeszcze przez rok będę widziany tu w Kielcach bardzo często, bo rodzina nie będzie chciała się przeprowadzić, bo wiązaliśmy ten najbliższy sezon z Kielcami. Życie się potoczyło inaczej i wiem jedno, że już nie będę pracował dla Korony, może kiedyś za jakiś okres czasu, ale nie teraz, w najbliższych miesiącach i tak to wygląda. Zobaczymy, co następne mi przyniosą. Jakby się panu łamie głos, bo był pan bardzo zżyty tutaj z ludźmi, z miastem i z kibicami, i z zawodnikami. No na pewno łamie się głos, bo to jest kawałek, tak jak powiedziałem, serca i chciałem dokończyć dzieło, był cel taki, żeby być w ósemce i myślę, że chłopaki dojdą do tego, żeby w tej ósemce być, potem grać z dobrymi przeciwnikami, bo na pewno stać chłopaków do tego i oby to zwolnienie było impulsem dla szatni i żeby na dobre wyszło. Tego życzę z całego serca Koronie, bo to co ja przeżywam, to wiadomo, to jest moja jakaś tam porażka, bo cieszyłem się z tym, że doprowadzę ten sezon do końca, ale życie potoczyło się inaczej. Trenerze, wiemy, że się wstawili za panem piłkarzy, tylko że chcieli, żeby pan został. No to mnie cieszy, chociaż jestem za tym, żeby nie robić żadnej rewolty, bo działacze decydują o pewnych ruchach. Trener jest od trenowania, piłkarz jest od grania i na pewno z chłopakami będę utrzymywał kontakt i liczę na to, że będą robić postępy, że będą grać bardzo dobrze dla Korony i to będzie dla mnie jeszcze bardziej przyjemniejsze, bo zawsze te dni, które tu spędziłem, będę wspominał mile, były też i gorsze, ale to takie jest życie, że nie zawsze jest różowo, ale myślę, że czy wszyscy, czy prawie wszyscy dobrze wspominają tą współpracę, bo ja na pewno bardzo dobrze.